Kiedy macie egzamin z języka angielskiego? Kiedy u Was egzamin po angielskim? W przyszłym tygodniu mam egzamin z prawa międzynarodowego. Na следующей niedzieli, u mnie egzamin po международному prawo. W środy o 13.00 mam poprawkę z historii. Po w 13.00 u nas po historii. Jeśli nie zdasz egzaminu w pierwszym terminie, możesz zdawać egzamin poprawkowy we wrześniu. Если не сдашь экзамен в первый срок, то можешь сдавать повторный экзамен в сентябре. Не все студенты ходят на выклады. Не все студенты ходят на лекции. Chodziłam na wszystkie ćwiczenia i prawie na wszystkie wykłady w tym semestrze. Ja chodziłam na wszystkie praktyczne zajęcia i почти na wszystkie lekcje w tym semestrze. Możesz mieć problemy, bo nie chodziłeś na wykłady. У тебя могут быть проблемы, потому что ты не ходил на лекции. Адам записывается на все дополнительные занятия. Адам записывается на все дополнительные занятия. Jak długo zwykle przygotowujesz się do egzaminu? Jak długo ty обычно gotowisz się k egzaminu? Uczymy się do bardzo trudnego testu z matematyki. My gotowimy się k oczyn trudnemu testu po matematyki. Czy już zaczęliście przygotowywać się do testu z ekonomii? Wy już zaczęli gotowić się testu po ekonomii? Studenci szukają dokładnych informacji w internecie. Studenci szukają dokładnych informację w internecie. Szukam moich notatek z wykładów z ekonomii. Ja szukam mój konspekt lekcji po ekonomikie. Powinnam zaliczyć wykłady z socjologii w terminie. Ja должна zdać lekcje po socjologii w srok. Powinieneś zdać ten egzamin. Dużo się uczyłeś Ty должен zdać этот egzamin, Ty много занимался. Magda nie powinna się denerwować. Magda nie должна niewnnicić. Szymon powinien chodzić na wykłady i ćwiczenia. Szymon powinien chodzić na lekcje i praktyczne zajęcia. Dziecko powinno jeść dużo warzyw i owoców. Rybionek должен jeść mnogo овощей i фруктов. Studenci i studentki powinni dobrze przygotować się do egzaminu z ekonomii. Studenci i studentki powinni dobrze подготовиться się do egzaminu po ekonomii. Powinniśmy uczyć się systematycznie, a nie dzień przed egzaminem. Мы должны заниматься систематически, а не за день перед экзаменом.